Mamy zarejestrowane dotąd 290 tysięcy osób, które chcą głosować za granicą. To około 100 tysięcy więcej niż było zarejestrowanych 5 lat temu na pierwszą turę, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Coraz więcej Polaków chce głosować za granicą. Do tej pory zarejestrowanych jest ponad 290 tysięcy osób. W roku 2015 na pierwszą turę, na pierwszą turę w tej chwili mamy ponad 190. przepraszam, ponad. 290 tysięcy, ponad 290 tysięcy. 5 lat temu zarejestrowanych było 196 tysięcy, czyli ponad, czyli około 100 tysięcy więcej jest w tym roku niż 5 lat temu. Na drugą turę 5 lat temu zarejestrowanych było 257 tysięcy. To oczywiście jeszcze nie jest miarodajne, bo nie, nie mamy rejestracji na drugą turę. Przyrost dzienny wynosi 40 tysięcy osób. Przy tak dużej liczbie osób pojawiają się problemy, na przykład z opóźnieniem przychodzą wiadomości. W tym celu usprawnione zostało działanie systemu. Po pierwsze wydłużony został czas na link aktywacyjny. Po drugie zwracam uwagę, że to nie my jesteśmy odpowiedzialni za to, że czasami te maile przychodzą, przychodzą dłużej, dlatego że to wymaga y, współpracy z operatorami poczty elektronicznej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych w wyborach prezydenckich zostanie utworzonych 169 obwodów do głosowania za granicą. Z wykazu wynika, że w 74 obwodach wyborcy za granicą będą mogli głosować wyłącznie korespondencyjnie.